Pamiętam, że nasza szefowa szwajcarskiego biura, osoba starszego pokolenia, mówiła, że w jej kraju takie tradycyjne podejście to było kupowanie dóbr, samochodów, ubrań, mebli tak solidnych, tak dobrych i tak drogich, jak ich tylko było stać, ale potem używanie tego przez lata. Ubrania się cerowało, samochody naprawiało, meble dbało, przekazywało z pokolenia na pokolenie, żeby nie wyrzucać, żeby nie marnotrawić dóbr. I dziś chodzi za mną ta refleksja. Obudziło ją dzisiaj forum Tato.net, gdzie mówiliśmy o relacjach, odbudowywaniu, o dbaniu o relacje rodzinne, zamiast zaczynaniu na nowo, jeżeli coś nie gra, jeżeli coś szwankuje, wyrzucamy. Podobnie mamy ze sprzętami. Całkiem dobry laptop, szwankuje bateria, teraz zmienić baterię, a wyrzuć to, kup nowe. Myślę, że dobra materialne, którymi potem odpadami zaśmiecamy naszą planetę, ale też może co najważniejsze, relacje z naszymi bliskimi, ze współpracownikami, że warto na to spojrzeć trochę jak Szwajcarzy starej daty na swoje ubrania. Cerować, podpinać, naprawiać, żeby to służyło wiele lat, zamiast wyrzucania. Czy bliżej się do tego podejścia szybko zbywalnych dóbr, czy właśnie reperowania, dbania? Z tym pytaniem cię zostawiam.